I w ostatnim letnim odcinku naszego cyklu Ziemskich Niezwykłości na wakacje spotykamy się ponownie z panią profesor Ewą Moliszewską. Dzień dobry pani profesor. Jesteśmy zatem w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego i kontynuujemy naszą rozmowę o grzybach. Tydzień temu mówiliśmy o tym, jakie one to paskudne są w jedzeniu, chociaż chciałem powiedzieć, że są wyjątki, bo o tym celowo nie wspomnieliśmy, że na przykład uwielbiamy sery pleśniowe. Tak. Bo mówiliśmy tak źle o grzybach, ale na przykład ser pleśniowy jemy i nikt się wtedy nie brzydzi, że ojejku, może to być niebezpieczne. Oczywiście, tu sery pleśniowe są wzbogacane, przede wszystkim ich aromat jest wzbogacany, jeśli chodzi o właśnie ten dodatek grzybowy. Mają one swoich zwolenników, mają swoich przeciwników, ale tak to też z grzybami w ogóle jest, tak jak ja się spotykam ze studentami, to zawsze w grupie studentów znajdzie się jedna osoba taka, która mówi, nie, ja grzybów nie jem i serów pleśniowych nie ruszam. Ale tu dużo, myślę, te osoby tracą w kontekście walorów smakowych. Smakowych, ale też i to, tak jak pani też podkreślała przed tygodniem, i pewnych zdrowotnych. Pewnych zdrowotnych również, bo tutaj trzeba pamiętać, że te składniki grzybowe są również wprowadzane wraz z taką, tego typu żywnością. Ale dzisiaj, drodzy państwo, nie będziemy znowu mówić o grzybach leśnych, ani o tych ich złych cechach w pożywieniu. Natomiast powiemy o tym, że tak naprawdę na co dzień, pani profesor, spotykamy się w budynkach, spotykamy się w różnego rodzaju miejscach z czymś, o czym mówimy. Ojejku, grzyb znowu na ścianie, ojejku, jak dziwne plamy, skąd to się bierze? To dzisiaj porozmawiajmy w kontekście właśnie grzybów i pleśni w tym naszym otoczeniu, również w kontekście naszego zdrowia. Jak jest to niebezpieczne i czy samo zamalowanie ściany farbą pozwala nam o tym pomyśleć, my już tego nie mamy, a my tego naprawdę tylko nie widzimy. Tak, ale dokładnie. Jesteśmy w przestrzeni nadal bardzo niebezpiecznej. Tak, dokładnie tak to wygląda. Trzeba zadać sobie na początek pytanie, skąd to się bierze. Bierze się pleśń tak, na ścianie, czyli grzyb, tak zwany grzyb na ścianie, ze środowiska. Bo tak jak tydzień temu wspominaliśmy, zarodniki grzybów otaczają nas zewsząd, jest ich w powietrzu dużo. Ale drugim takim powodem, dla którego one występują później jako grzyb na ścianie, są błędy budowlane. Błędy budowlane, które sprawiają, że w konkretnych miejscach, w budynku, na ścianach są wytwarzane warunki wybitnie sprzyjające dla rozwoju grzybów. A trzeba sobie zdać sprawę, że grzyby mają bardzo szerokie, grzyby w ogólnym pojęciu, mają bardzo szerokie zdolności, jeśli chodzi o możliwości rozwoju. Podstawowym takim parametrem, który jest im niezbędny do życia, jest przede wszystkim woda. I te błędy budowlane w budynkach sprzyjają właśnie gromadzeniu się wilgoci. Zazwyczaj to są jakieś naroża budynków, rejony przy oknach, gdzie o taki błąd najłatwiej. Są to też miejsca takie, które łatwiej przemarzają. Przemarzają, stają się chłodniejsze, w związku z tym wilgoć, która jest w powietrzu, w pomieszczeniu, tam łatwiej się skrapla. My niekoniecznie ją musimy widzieć, ale jest jej wystarczająco do tego, aby spowodować kiełkowanie zarodników, a następnie rozwój pleśni. Ta pleśń rozwija się na materiałach takich, jakie my używamy w budownictwie. To są farby, to są materiały budowlane, cegły. Proszę zwrócić uwagę też, że w ostatnich czasach mamy płyty kartonowo-gipsowe. Całkiem dobry surowiec dla rozwoju grzybów. W związku z tym, jeśli damy im taką możliwość do rozwoju, to one się w takich miejscach rozwiną. Jeszcze jedna rzecz sprzyja rozwojowi grzybów. Po pierwsze, utrzymująca się wysoka wilgotność w pomieszczeniach, a po drugie, no, brak przewiewu, wietrzenia, bo przewiew tę wilgotność będzie nam z pomieszczeń usuwać. Jeśli tego nie mamy, no to jest to prosta droga dla rozwoju grzybów na przegrodach budowlanych. No to jest jedno, że będzie to powodowało niszczenie konstrukcji budynku w jakiś sposób, prawda? Bo tak, niszczenie materiału. Tak. Myślę, że to będzie długo trwało, w sensie takim technicznym to może niekoniecznie, ale
Przede wszystkim estetycznie. To nie jest estetyczne, ciemne plany, bo zazwyczaj taki grzyb na ścianie przyjmuje postać czarnych lub zbliżony prawda, do czarnego plam na ścianach. One mogą być mniejsze, większe, to wszystko zależy od okoliczności, ale tu musimy pamiętać przede wszystkim, że najbardziej niszczymy wtedy siebie. No właśnie do tego chciałem zmierzać, bo to, że estetyka nam się zakłóci mocno, to jest jedno. Natomiast tu chciałem panią profesor zapytać o to, jakie konsekwencje, tak jak tydzień temu mówiliśmy o tym, co będzie, kiedy zjemy to jedzenie zakażone grzybem i co ono może spowodować, to jakie konsekwencje mamy tego, że na co dzień przebywamy w takim miejscu, w tym środowisku. Wydaje nam się, tak jak powiedziałem na początku, dobrze, zamalujemy i mamy święty spokój. To chyba nie jest tak. Nie jest tak. Jak zamalujemy, to on sobie poradzi, czy wyjdzie spod tej farby. Chcąc usunąć takiego grzyba tak ze ściany, no tutaj radziłabym sięgnąć po sprawdzone preparaty dostępne w sklepach takich z materiałami budowlanymi i ewentualnie po wiedzę doświadczonego budowlańca. Bo budowlańcy mają tutaj spore rozeznanie, jak to zwalczyć i zabezpieczyć przed dalszym rozwojem takiej pleśni. Często jest to działanie bardziej kompleksowe, więc nie tylko w miejscu występowania grzybmi, ale także działanie, które zmierza do poprawy wentylacji w pomieszczeniu, bo musimy tutaj przedsięwziąć cały szereg tych czynności, które sprawią, że znikną warunki sprzyjające rozwojowi grzybów. Zresztą, kiedy to jest mamy piwnicę na przykład, mamy wilgoć od dołu tak. I kiedy mamy nieszczelny dach i mamy wilgoć od góry. Bo tak, bo zaciekające rynny, prawda, to jest też przyczyna, prawda, zamakania ścian. Właśnie podchodząca wilgoć od murów piwnicznych, czyli od gruntu, ona potrafi, zwłaszcza w starych budynkach, gdzie nie ma izolacji poziomej, podsiąkać. Mamy właśnie dosyć mokre lato za nami. Tak, i przed nami jest parę takich cieplejszych dni, ale właśnie tej wody było dosyć, więc no, troszeczkę to podsiąkało. Potem przychodzi okres jesienno-zimowy, gdzie deszczu jest więcej, więc znowu zamakają ściany i to jest to działanie takie z zewnątrz. Potem się zmrozi? Potem się zmrozi, tak, ale ten mróz grzybom absolutnie nie przeszkadza. Ale nam przeszkadza. Właśnie do tego zmierzam, żeby pani powiedziała nam tak naprawdę, na ile możemy ucierpieć my jako nasz organizm. Te wszystkie zdarzenia sprawiają, że grzyb na ścianie się rozwija, a my, bytując w takich warunkach, jesteśmy narażeni po pierwsze na zarodniki. Bo jeśli widzimy czarną, aksamitną powierzchnię na ścianie, to znaczy, że tam grzyb się rozwija. Znaczy, że wytwarza zarodniki. Te zarodniki bardzo łatwo unoszą się w powietrzu i dodatkowo, to jest taka dodatkowa pula, która krąży w tym naszym pomieszczeniu, w którym bytujemy i wdychamy je do naszych płuc. Wdychamy do płuc i jednocześnie nasz układ immunologiczny musi sobie poradzić. Zazwyczaj radzi sobie, tak, ale takie jest częste stale objawy, to zaczynamy kaszleć? Tak, jest stale objaw? Przede wszystkim narażony, tak, na takie bombardowanie tymi zarodnikami. I to może prowadzić tutaj do rozwoju schorzeń układu oddechowego z jednej strony, ale także niektóre toksyny mogą być wydzielane do powietrza przez grzyby. Też je będziemy wdychać. I w ten oto sposób te zarodniki oraz związki produkowane, lotne związki produkowane przez grzyby wpływają na nasz organizm. Niestety nie jest to korzystny wpływ, jest to wpływ bardzo niekorzystny i jest to wpływ odroczony znowu w czasie, bo to się dzieje malutkimi porcjami w długim czasie. Im dłużej będziemy przebywać w takich warunkach, tym to gorzej dla naszego zdrowia. Czyli co, powinniśmy natychmiast reagować, wezwać fachowca, bądź samemu, no nie wiem, dowiedzieć się, jak z taką materią walczyć. Tak, zdecydowanie tak. Jeśli zauważymy, że coś takiego się dzieje, trzeba po prostu natychmiast zareagować i natychmiast usunąć. Czy to nie są przeleczki, panie profesor? Nie, to w dłuższym czasie dla naszego zdrowia, bo to ciągle... I dla zdrowia, tak, mówimy. I dla miejsca, w którym bytujemy, tak. Często jest to nasza własność, jest to nasz dom, który został zbudowany, zakupiony, prawda, po wielu latach oszczędzania. W związku z tym też warto pomyśleć o tej materii takiej trwałej, tak, budynku. Nie dopuszczajmy do niszczenia, bo im to dłużej będzie trwało, tym koszty remontu będą większe, zarówno budynku,
koszty organizmu się nie da tutaj wyremontować. Może być, dokładnie, tu już może być bardzo różnie. Drodzy Państwo, to w ten oto sposób właśnie ostatni sierpniowy program z cyklu Na wakacje dobiegł końca. Profesor Ewa Moliszewska była naszym gościem. Dziękuję bardzo Pani profesor. Cykl wakacyjny zatem zamykamy. Weźcie Państwo pod uwagę to, o czym mówiliśmy, o grzybach i przed tygodniem i teraz, więc odsyłam Państwa też do programu poprzedniego, o czym rozmawialiśmy z Panią profesor. No a my oczywiście po wakacjach też powrócimy i będziemy mówić o innych niezwykle ważnych rzeczach, które sobie nazwaliśmy po prostu ziemskimi niezwykłościami. A zatem mówimy do zobaczenia. Dziękuję bardzo.